Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 14 lipca bieżącego roku, czyli w poprzednią niedzielę, mieliśmy w Polsce bardzo doniosłe wydarzenie. No niestety niektóre media nie zauważyły. Chodzi o odsłonięcie pomnika rzeź wołyńska mistrza Andrzeja Piteńskiego w Domostawie w gminie Jarocin na Podkarpaciu. Co się okazuje? Na miejscu było 7 posłów Konfederacji, jak liczymy 2 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 1 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie dopisali inni, nie było jedynie przedstawicieli rządu, prezydenta, episkopatu, ale zgromadziło się tam całe serce i cała elita polskiego dzielnego narodu w liczbie około 20 tysięcy osób. Po to, żeby oddać hołd pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich z rąk Ukraińców. Nazywamy ten akt naszych dziejów, naszej historii ludobójstwem ze szczególnym okrucieństwem. W odróżnieniu od innych ludobójstw, które dokonywały się na naszym globie przez minione wieki, a nawet teraz się dokonują, na przykład w Ziemi Świętej. Sam piękny pomnik, blisko 20-metrowy, wzbudza niestety pewne kontrowersje, zwłaszcza w mediach głównego nurtu, zarzucając temu dziełu drastyczność. Nie przeszkadza drastyczność na przykład pomników pomordowanym w getcie czy w obozach koncentracyjnych. W Domostawie zabiło zranione serce Polski. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że zabrakło miejsca w takich miastach jak Rzeszów, Stalowa Wola, Toruń czy Jelenia Góra, gdzie miała być lokalizacja wstępnie wskazana. Chwała panu Zbigniewowi Walczakowi, byłemu wójtowi gminy Jarocin, który jako jedyny odważny w Polsce wójt zgodził się ugościć ten wspaniały pomnik. Dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, z tej mównicy niejednokrotnie słyszeliśmy rządowe zapewnienia, że polska granica jest bezpieczna. Jak jest naprawdę, mogłem się przekonać na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w ubiegłym tygodniu na przejściu granicznym w Krościenku. Usłyszeliśmy w czasie spotkania od funkcjonariuszy, że główne wysiłki ukierunkowane są na doskonalenie systemu monitorowania granicy. Natomiast z właściwym zabezpieczeniem granicy przed jej nielegalnym przekraczaniem jest bardzo źle. Kilka faktów to potwierdzających. Policja ma zamiar stworzyć w Przemyślu nową kampanię prewencji, która ma liczyć tylko 100 osób. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, odpowiadający za ochronę około 500 kilometrów granicy, w tym 238 kilometrów z Ukrainą, zamierza przyjąć tylko 100 nowych funkcjonariuszy. Jak wielkie potrzeby w zakresie zabezpieczenia granicy świadczy fakt zaangażowania na całej wschodniej granicy aż 17 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zamiast podnosić i utrzymywać swoje kwalifikacje bojowe, wspierają działania, które powinna realizować Straż Graniczna i Policja. Jak jest źle z zabezpieczeniem polskiej granicy na potencjalnych kierunkach napływu migrantów, niech świadczy fakt, że od Wetliny do Zakopanego, czyli na odcinku granicy o długości 200 kilometrów, nie ma ani jednej placówki Straży Granicznej. Pan poseł Dziękuję, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Przed tygodniem Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia Związku Ukraińców w Polsce w sprawie wszczęcia ponownie kwestii procesu dotyczącego tak zwanej akcji Wisła. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, błędne jest mówienie o akcji Wisła, ponieważ to była operacja wojskowa Wisła. W polskiej sztuce wojennej jest, jeżeli w działaniach bojowych uczestniczy
powyżej związku taktycznego, czyli najwyższym związkiem taktycznym jest dywizja, jest to operacja. Tam brało udział kilka dywizji. Druga rzecz. Celem operacji Wisła było, jak w rozkazie czytamy, zniszczenie ukraińskich band faszystowskich. Dopiero w drugim akapicie było i pomoc Państwowemu Urzędowi Repatriacyjnemu w wysiedleniu ludności. Z tego zrobiono po prostu polityczne, jakby polityczną akcję. Szanowni Państwo, za wywózki Ukraińców w 1947 roku, czyli 3 lata po praktycznie wypędzeniu Niemców, odpowiada Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Gdyby nie ich terroryzm i nie ich mordy, nigdy ludność ukraińska, ta co pozostała po 1945 roku w Polsce, by nie została usunięta z tych ziem. Dziękuję bardzo. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w ostatnich tygodniach doszło w Polsce do olbrzymiego skandalu. Otóż polski wymiar sprawiedliwości wspólnie ze szwedzkim urzędem socjalnym uprowadził z Polski trójkę nieletnich obywateli naszego kraju. Rodzina Klamanów od 10 lat mieszkała w Szwecji, gdy ich najstarsza, 14-letnia córka opowiedziała w szkole, że jest wykorzystywana fizycznie, jak się okazało, do rozładowywania zmywarki, spacerów z psem czy sprzątania pokoju 2 razy w tygodniu, szwedzki urząd socjalny odebrał ją rodzicom. Po tym, jak Szwedzi zwrócili się do nich z prośbą o wydanie pozostałych dzieci, postanowili przeprowadzić się do Polski. Nie uciekali, legalnie wymeldowali się, takie jest szwedzkie prawo. Powiadomili też urząd socjalny, w tym momencie nie było nawet żadnego wniosku o odebranie im pozostałej trójki dzieci. Po czasie jednak Szwedzi złożyli taki wniosek i poinformowali o tym polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawa trafiła do polskiego sądu, a przydzielony asystent rodzinny stwierdził nawet, że jego wizyty są bezsensowne, bo to normalna rodzina. Kilka dni później polskie kuratorki obstawione przez policję siłowo odebrały dzieci z rozpacznej matce, a po kolejnych kilku dniach dzieci zostały przewiezione do Szwecji, gdzie umieszczono je w rodzinach zastępczych, rozdzielając rodzeństwo. To jest prawdziwy skandal, że takie rzeczy dzieją się w Polsce, że polskie państwo pod presją kilku szwedzkich urzędniczek pozwala na taki tryb odbierania dzieci i wywozi je za granicę. Wzywamy prokuraturę Bodnara i premiera Tuska do pilnej interwencji w tej sprawie. Nie można pozwolić na to, żeby inne państwa porywały dzieci polskim obywatelom. One muszą wrócić do Polski, by rodzina znów była bezpieczna i w komplecie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym powiedzieć o skandalu, jaki miał dzisiaj miejsce na posiedzeniu Komisji Kultury. Bohaterem Prawo i Sprawiedliwość i pani poseł Lichocka. Na posiedzeniu tej Komisji Kultury bardzo nieelegancko próbowano odrzucić wszystkie poprawki do uchwały, innej uchwały, której byłem posłem sprawozdawcą. I chcę zacytować to, co bardzo uwierało wszystkim tym, którzy odrzucili tę poprawkę. I pozwolę sobie na zacytowanie. To jest bardzo krótkie. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa władze Ukrainy do potępienia rzezi wołyńskiej, uznając, że pełna prawda o naszej historii jest najlepszą drogą do oczyszczenia i pojednania w relacjach polsko-ukraińskich. Nie ma nic kontrowersyjnego oczywiście w tym wpisie. I w związku z tym, no niestety muszę powiedzieć, że koalicja sług narodu ukraińskiego, PiSu, Platformy i Lewicy ma się w Polsce nadal bardzo dobrze.